Z Ewangelii według świętego Łukasza. Pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Przyzwyczailiśmy się myśleć, że to, iż Samarytanin zaopiekował się człowiekiem rannym, wynikało z faktu, że jest obcym, że jest kimś spoza kręgu judaistycznego, że jest kimś, kto w sposób bardzo wyraźny jest wrogiem ludu wybranego. Ale można by na tą sytuację spojrzeć także inaczej. Być może to, czy osoby mijające rannego się nim zaopiekowały, czy nie, wynikało z zupełnie innej przyczyny. Być może było tak, że ci, którzy nie zaopiekowali się rannym, po prostu wchodzili tą drogą z Jerycha ku Jerozolimie, pieli się w górę. A Samarytanin, który zaopiekował się rannym, to był ten, który schodził z Jerozolimy w dół, ku Jerychu. Bardzo wiele zależy od tego, czy akurat wchodzimy na szczyt naszego życia, czy z tego szczytu naszego życia spadamy. Ten, kto pnie się ku górze, ten, kto robi karierę, ten, kto musi sobie wywalczyć pozycję, ten, kto musi zająć właściwe sobie miejsce, ten po prostu jest ślepy na innych ludzi. Taka jest prawda o człowieku. Widzimy to także w sobie. Za to ten, kto spada w dół, kto schodzi ze szczytu swojego życia ku dolinom, ten bardzo często otwiera oczy na ludzi wokół siebie. Może od tego zależało, czy zaopiekowali się człowiekiem w potrzebie. Od tego, czy szli ku górze, czy spadali w dół. Dlatego, bracia moi, kochani, lepiej jest spadać, nawet z wysokiego konia, niż się na niego wspinać. Bo ten, kto karierę kończy, komu kariera się nie udaje, ten, kto uważa swoje życie za nieudane, to jest częściej człowiek, który widzi innych, który jest prawdziwym bliźnim ludzi wokół siebie. Do zobaczenia jutro.